Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa, pobudka poranna. 25 sierpień 2011 rok, czwartek. Mateusza, rozdział 13, werset 24-25. Początek dobra i zła. Inne podobieństwo poddał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Świątynia Pańska to jest. Jeremiasz, rozdział 7, werset 4. Mieszkańcy Królestwa Judzkiego przeżywali duchowe wzloty i upadki, czasy reform i rażącego odstępstwa. Jednak nawet w najgorszych okresach okazywali zewnętrzne znamiona pobożności i kultu Bożego, do których Pan odnosił się z odrazą. Jakże ostrożni musimy być, by nie popadać w tego rodzaju zwiedzenie. Przeczytaj Jeremiasza, rozdział 7, werset 1-10. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana: staj w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na swoich zwodniczych, gdy mówią: świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu w ziemi, którą dałem wam waszym ojcom od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nic nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: jesteśmy ocaleni. Czy dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości? Jaki motyw studiowany przez nas w tym tygodniu powtarza się w tych wersetach? Jak możemy zastosować we współczesnym kontekście zasady wynikające z tego przesłania? Zwróć uwagę przede wszystkim na Jeremiasza 7:4. W pewnym sensie skandujący mieli rację. To była świątynia Pańska, miejsce, w którym miało mieszkać imię Pana. W tym miejscu funkcjonował system ofiarniczy ustanowiony poprzez samego Boga, demonstrujący za pomocą symboli wielkie prawdy o ofierze, zbawieniu, oczyszczeniu i sądzie. Judejczycy byli ludem przymierza, ich Bóg był prawdziwym Bogiem, a oni mieli więcej światła prawdy niż poganie. Wszystko to było niezaprzeczalne. To były niezaprzeczalne fakty, a jednak Pan najwyraźniej nie był zadowolony z ich nabożeństwa. Jak nazwał ich skandowanie? Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest. Słowami zwodniczymi. Tak, były to zwodnicze słowa, nie dlatego, że świątynia nie była świątynią Jahwe, ale dlatego, że wypowiadający je uwierzyli, że samo przychodzenie do świątyni i formalny udział w nabożeństwie gwarantuje im bezpieczeństwo i zbawienie, gdyż niejako jest wszystkim, czego Bóg od nich oczekuje. Przy całym świetle prawdy, jakie otrzymaliśmy, w jakim stopniu nam, adwentystom dnia siódmego, grozi niebezpieczeństwo popełniania błędu podobnego do tego, jaki popełniali Judejczycy w czasach Izajasza.
Pomyśl o możliwych podobieństwach między nimi i nami oraz o tym, jak przy braku ostrożności możemy popaść w podobne zwiedzenie. Jakie zwodnicze słowa nam zagrażają, słowa z pozoru prawdziwe, jak to te o świątyni pańskiej, a jednak prowadzące nas do podobnej fatalnej zarozumiałości. Dziękuję.